będziesz co tam ukrywać? Przestawiało się. Siemano. Siemano. Chodź, jedziemy wzdłuż Wisły. Wiadomości Yellow Box. Siema, cześć. No tak, akurat przyjeżdżaliśmy na rowerach. Jest nie pomody. Chłopaki, u nas wody jest. Weź. Masz gaśnicę? Kurwa, bez gaśnicy jeździsz! Ja pierdolę! Też po cichu liczyłem, że wybuchnie. Wszystko nie fajnie, bo chcę wziąć rower. Dzięki. Tak to jest, jak masz auta na F, czyli francuskie, Fordy, Fiaty, chwila, co? Patrz, jaka, po pierwsze jaka fajna miata, a po drugie samochód mu nie działa. Znowu, może znowu zapłonie. Trzeba go popchnąć. O, działa. Idę zamówić kawę. Dzięki wielkie. Myślisz, że będą wyścigi? A ten ziomek też stwierdził, że chce wziąć udział. On chce wziąć udział w wyścigu, ale trochę się wstydzi. No i kto będzie pierwszy? O, jeszcze Albert jedzie! Co za piękne spotkanie! Zobacz, jaka fajna furgonetka! Zobacz, ile ludzie tutaj jeździ na rowerze, nie? To po ścieżce rowerze. Boją się po ulicy. Boją się po ulicy? A czego tu się bać? Przecież tylko na nie ludzie jeżdżą. Siema, Warda. Siemano. Kurwa, jak przybrałeś na masie, ty. Cześć. Cześć. Siemanko. Cześć, siemanko. Co ty robisz? Ale ty, ale wąs, jak Adam Małysz. Dawid Podsiadło. Dawid Podsiadło, mogę zdjęcie? Słuchaj, w końcu doczekałem tego czasu, że jakiś youtuber chce zrobić, żeby to zdjęcie. Przybrałem na masie. Schudłem 3 kilo. Jezus Maria, to nie jest... Aaaa, ja tu masz spodzony! Ale to nie olimpiada, żeby biegać! Co to ma być? Co za porządki? Schodki w tej czasie, kiedy coś będzie nam przeszkadzać, druga para aparatami, z kamerami. Wiesz co, jeździmy po całych schodach. To... Właśnie, my zaraz kończymy, więc za 2 minuty jak przyjdziecie, to jest no. Okej, okay, czyli po co się wymienimy. Tak. Dam radę, super, dzięki. Oj, oj, oj. Starszym ludziom spać nie dają, proszę. Krzywdę sobie zrobisz bez kasku. A tu brama 50 metrów stąd jest. Zabytek, prosimy nie siadać. Przeraża mnie, że trzeba ostrzegać ludzi, by nie siadać komuś na samochodzie.
właśnie. Możemy sobie pozdrowić jakąś firmę? No oczywiście. Dobra. No to tak, pozdrawiamy z Warszawy Comfort na Max Mocy i skuter. Ale przyjemny dzień na rower. Wystaliśmy z Mateuszem i nagrywaliśmy lambą. Podszedł do nas ziomeczek. Powiedział, że moje vlogi jakby zachęciły go, żeby bardziej rozmawiać z ludźmi, być bardziej socjalnym człowiekiem. I słuchajcie, nigdy mi się tak miło nie zrobiło, ponieważ, no nie ukrywam, czasami mam takie sytuacje, szczególnie teraz, podczas końca świata i podczas końca świata, nie dość, że jest epidemia, to jeszcze końca świata takim, że albo jest burza, albo jest 30 stopni. Dodatkowo wszyscy moi znajomi, z którymi kręciłem poprzednie vlogi, nie żyją. Znaczy się sprzedali rower. Teraz mam też 22 lata i gdy zaczynałem tego vloga, miałem 17. Jest milion powodów, dlaczego vlogi w 2021 nie mają tego samego feelingu, co vlogi w 2017. Jednak na serio, dzięki temu człowiekowi tak bardzo mi się znowu zachciało tworzyć nowe filmy. Mam taki challenge dla siebie. Wiem, że pogoda jest strasznie rozjechana i pewnie za kilka dni... Oj, stary, nie wyprzedzaj mnie z prawej. Nie spodziewałem się ciebie z prawej. No to masz tyle miejsca. I pewnie za kilka dni znowu będzie nad Polską tropikalny sztorm. Jednak chcę zrobić taki challenge, że przez miesiąc aż do mojego wyjazdu z Polski, za miesiąc wyjeżdżam z Polski, będę codziennie wychodził na rower i postaram się robić z tego filmy. Nie obiecuję, czy codziennie będą filmy, ponieważ nagrywanie filmów to jedno, pozostaje jeszcze je zmontować. Dlatego zobaczymy, subskrybujcie póki co, obserwujcie mnie na Instagramie, subskrybujcie kanał Yellowbox, sprawdźcie yellowbike.shop, żeby obczaić yellowboxowe koszulki i widzimy się, mam nadzieję, że jutro. Piu, ktoś wpadł w nie lada tarapaty. Jest, co za dzielnica, co skrzyżowanie, ktoś inny umarł.